dobry, jestem Pan Kawia i witam Was serdecznie w pierwszym epizodzie Don't Starve Reign of Giants. Jeszcze tego u mnie nie było. Zwykłego Don't Starve'a, więc ogólnie zaczniemy sobie naszą przecudowną przygodę Wickfrid. Mam zainstalowanego tylko jednego moda na plecak i zbroję, więc może być naprawdę mega ciekawie. Dobra, no to lecimy. New World. Mam roga połączonego z Shipwrecktem, więc jakby co, sobie przeskoczymy sobie, przejdziemy jeszcze ogólnie. Zobaczę, czy ja tutaj nagrywam, więc jest przefantastycznie. Jak ja dawno nie grałam ogólnie w zwykłego Don't Starve'a, cały czas tylko together i together. I tak to się kręci od 1700 godzin. Podstawkę sobie pograć. To nie ma komu. Już widzę tutaj świńskowioskę. Mięso. Dobra. Na dzień dobry, pchamy na ryj ogólnie nasze uzbrojenie. I zbieramy wszystko to, co nam ogólnie natura zdąży zaoferować. Z podstawowych ustawień świata dałam więcej tylko kwiatków i motylków. Wickfrid i tak motylków nie zje. A spróbujemy sobie ogólnie Krampus Saka wydropić troszkę szybciej. Nasionek to ona nie zżre. Tutaj widziałam świński domek od razu. Taka pojedyncza świnka. Świnko, świnko. Dobra. Elo, prosiaczek. O, przepraszam, musiałam go zjeść. Dobra, mamy już na siekierkę. Czy pierwsze ognisko, chociaż pierwsza noc ogólnie jest... czyżby tutaj się nam uchowała od razu już lodówka? No nie, to by było za piękne. Lodówka na dzień dobry. No okej, gramy prawie waniliowo. Bez skinów. Jak ja ogólnie to przeżyję? Tutaj pajączki. Dobra, ja tutaj jeszcze wrócę. Wszystkie mopki są ustawione na domyślnie, więc ogólnie też będzie bardzo wesoło. Tak myślę, nie wiem, standardowo grać po 4 dni. Zobaczymy jeszcze, jak ogólnie to się tutaj przyjmie. Takie solo podejście moje do Don't Starve'a. Nie wiem, czy będę raszować ruiny w pierwszych dniach, w sumie, nie wiem, czemu nie, ale może by zrobić to tak standardowo, latem przenieść się właśnie do ruinek. Tylko jak ja dawno, strasznie dawno nie walczyłam z muchosmokiem, takim z podstawki w zasadzie. To może być nieco upierdliwe, bo on przychodzi do nas i próbuje nam dosłownie wszystko sfajczyć. Dobra, mamy 6 flinta. No tak, przyzwyczajenia cudowne z Together i modów, które posiadam, że po prostu klikam na drzewo i postać robi mi siekierę. O, panie Kawiu. Stałaś skonfrontowana z brutalną rzeczywistością i ciekawe, jak sobie teraz poradzisz. Och, tak dawno ogólnie też nie gadałam tak sama sobie, sama do siebie. O, cięte kamienie mamy. 3 cięte kamienie. To dobrze ogólnie rokuje, bo 3 cięte kamienie pozwolą nam zrobić garnek i gunpowder. Tak, gunpowder, odrobina czerwonej różdżki albo pochodni pozwoli nam zrobić niezły rozpiernicz. Dobre.
Jeszcze trochę drewna by się przydało. 33 trawy. Przepraszam, proszę Państwa, proszę mi tutaj nie przeszkadzać. Zostaw te. Zostaw to jedzenie dla wegan. Ty się żywisz, moja kochana, mięsem, tylko wyłącznie. I fantastycznie. Dobra, z Wickfield ja się niczego nie boję. Widzę ogólnie biomek kamienny. To można by tam skoczyć. Tutaj tędy do świńskiej wioski dojdziemy zapewne. Dobra, wejście do jaskiń. Tutaj jest trochę darmowego kamienia. Zawsze ogólnie kamień leży sobie koło wejścia do jaskini. No jest taka ładniowa. Proszę Państwa, powiedzcie mi, że tutaj mi się wygenerowała pułapka setpis z wysokimi ptakami. Jak tak? No to ogólnie ja tutaj bazę rozbijam nieopodal. Ojejku, ile darmowego golda. Panienko, jesteśmy ustawione do końca życia. Nie wiem właściwie, ile tutaj będę próbowała przeżyć. No, ten moment wygląda na to, że uda nam się całkiem długo tutaj pożyć. Zbieraj to wszystko. Ulala, ale bogaty ten cmentarz. No, proszę Państwa. Jesteśmy ustawieni do końca świata. Jakby jeszcze mi się wygenerowała pułapka, ten setpis taki. Together, tutaj, w tym miejscu, byłoby po prostu milion pająków. Tak, milion pająków, które ogólnie trzeba by było czym prędzej posprzątać. Ale złoto leży po prostu na ziemi. Ja złota nie podniosę, oczywiście, że podniosę złoto. Złoto to są ogólnie super hełmy. A tyle złota aż nie potrzebuję w zasadzie na rozruch tego biznesu. Tam widziałam ogólnie wysokiego ptaka. Dobra, czy my rozpalimy dzisiaj ognisko? No dobra, rozpalimy dzisiaj ognisko. Przepieczemy sobie ze dwa mięcha, żeby ogólnie nam tutaj Wickfield nie głodowała. Dobra, pierwsza szama. Teraz ogólnie jeszcze tego wysokiego ptaka tutaj dojedziemy. Jego, tak, jego gniazdo się zaznaczyło. I ogólnie tak, ja bardzo proszę Was, żebyście mi napisali, czy chcielibyście ogólnie popatrzeć, jak sobie gram zwykłego Don't Starve'a. Ja dawno też nie gramy sobie, też tutaj no, z chęcią przypomnę, jak to tutaj wygląda. Rozwalimy sobie jeszcze tutaj kamienia. Zaczynę już też zbierać nitro z myślą o lecie. Ażby się chciało zjeść te jagódki. Jagódko, jagódko. Okej. Nie wiem, czy ogólnie instalować więcej modów. Dawno nie grałam w taką w miarę czystą wersję gry. No więc może ogólnie tutaj oprócz tego modu na plecak zbroję, no to już tak, no nie będę niczego innego instalować. To w zasadzie, a po co ci to wszystko? Chociaż w zasadzie na Together też nie jestem jakąś super zwolenniczką bardzo dużej ilości modów. Weź tą dzidę w łapkę, bo będziemy klepać duże ptaszysko. No halko. No już dostałam lepę w ryj. Dobra, tankujemy go. Chyba 10 HP nam zdjął. No okej. Okay. Ale to jest Wickfield, ona sobie poradzi ze wszystkim. Zaraz ogólnie pójdę na jakieś pająki i ogólnie tutaj, no, spróbujemy ogarnąć. Tak się zastanawiam, gdzie ja bym chętnie zamieszkała. Tam jeszcze jest jedno ptaszysko. Ja bym je z chęcią sobie tutaj upolowała i zeżarła. No jak zawsze dostanę lepy w ryj. Dobra, 7 mięsa,
Zawsze lepiej je kajtować na ścieżce. To whelp. 188, dobra. Trzeba pójść na pająki się trochę podleczyć. Te pająki są. A najlepiej podleczyć się walką. No proszę bardzo. Daj mi to mięso. O, że pająk na dwa hity. Dobra, jesteśmy znowu pełni HP. Ale te pajączki ja bym sobie zostawiła. W sumie nie wiem, gdzie ogólnie bym się rozbiła. Czy standardowo? Nieopodal bagien. Takim dziadem bagiennym jak zawsze. Ehe. No dobra, w sumie to jest dobry wypełniacz. Podniosę. Jak nie będzie trzeba, no to no, wywalę. Dobra, ile my mamy przy sobie zasobów? Kamienia 15, 3 ciętego kamienia. By się przydało jeszcze trochę drzewa nałupać, narąbać. Złota mamy sporo, więc ogólnie to dobrze rokuje. Chociaż tego kamienia, póki jestem jeszcze tutaj na tym biomie kamiennym, no to bym trochę naniosła. No, i w sumie to jest niegłupi pomysł. Okej. Boże, te pierwsze dni to jest takie, nie wiem, standardowe zbieractwo wszystkiego. I ogólnie jak ja nie lubię zaczynać, chociaż ogólnie już to mówiłam, że nie lubię strasznie w tej grze zaczynać. Są tacy, którzy uwielbiają te pierwsze dni, po prostu, nie wiem, zbieranie wszystkiego, co tam w łapki wpadnie i zastanawianie się, gdzie tą bazę postawić, gdzie pierwszą maszynę ogarnąć. No ma to swój urok jakiś tam. Więcej kamienia potrzebujemy, moja miła. Tak, flint się przyda, wszystko się nam przyda. Chodź tu. Zły kryt, to ja się niczego nie boję. Takiego ptaka to można na spokojnie sobie stankować i nic się nie stanie. No, ona w podstawce jest naprawdę przekozak postacią. Jest przemocarna. Znaczy ja bardzo lubię ogólnie grać Wickfried. I na przykład, nie wiem, sama dieta mięsna jakiegoś tam większego problemu dla mnie nie stanowi. Bo w zasadzie ona mogłaby się żywić nawet takim mięsem z potwora. Iść po prostu gdzieś na pajączki. I to, co ogólnie jej spadnie, znaczy te statystyki, które jej ogólnie spadną, prawda, przez spożywanie mięsa pajęczego, ona sobie w mig odnowi w walce. Więc no tutaj to jest naprawdę super, super postać. Czy dla takiego no początkującego gracza mogłaby sprawić troszeczkę problemu, ale jak już jesteście tacy bardziej obeznani z tą grą i po prostu znajomicie się z perkami Wickfried, no to granie nią to jest naprawdę czysta przyjemność. Ja z takim no naprawdę wielkim wyczekiwaniem tutaj wyglądam jej reworka. Bo postać ma naprawdę niesamowity potencjał. Bo tak samo jak na przykład, nie wiem, rework tego Wolfganga. Wydaje się czymś naprawdę takim, no, niesamowitym. No, czekam z niecierpliwością na właśnie rework tego Wolfganga i rework właśnie Wickfried. Czyli ja bardzo ogólnie lubię grać tymi takimi potężnymi postaciami, typu właśnie Wickfried, Vortox,
czy nawet, no dobre, no przyznaję, no Wolfgangiem za bardzo nie grałam. Dobra, idźmy ścieżką, to chociaż może Chestera napotkamy. Ale no po prostu, no jakoś tak, nie wiem, granie takim, nie wiem, Wilsonem albo Willow nie wydaje mi się ciekawe. Ja lubię ogólnie mieć przygody. Tutaj o sobie weźmiemy świńskie te, świńskie pupy. Jeszcze ogólnie tutaj ognisko rozpalę. Trochę tego mięsa sobie spożyjemy. Jak najszybciej by się przydało ogólnie garnek ogarnąć. Dobra, dawaj mi ogólnie młota, bo bez młota to, to nie robota. A ja mam przy sobie za dużo śmiecia, ogólnie motyli i tak nie zjem, a lepiej wziąć sobie świńskie pupy do eku. Zostaw te motyle. Auto action też nie mam tutaj. Masakra. Teraz spróbujemy trochę rozpalić, ale może no nie gunpowderem. Żeby lepiej wszystko widzieć. Dobra, jeszcze tutaj schamerujemy. Po ołtarzy trochę więcej ustawiłam. Ale to też nie z tego względu, że ogólnie chciałabym tutaj, nie wiem, poumierać sobie za jakiś czas. Tylko po prostu ze zasobów. No, już jakoś pewnie świńską wioskę własną sobie wybuduję. Więc tak, można by postawić tak na szybko właśnie ten Alchemy Engine w sumie. No, Alchemy Engine, dawaj mi tutaj plecak od razu. Bez skina. Łopatę. Glebogryzarkę, dobra, od razu Razer. Dobrze, robimy Science Time. Co ja jeszcze tutaj potrzebuję? Ewentualnie desek. To od razu sprykraftujemy sobie tą... tę machinę. Chyba już nie mam siekierki, albo nie widzę po prostu siekierki. Chciałam na samym początku również ustawić więcej tych... więcej drzewców. Więcej... właśnie, więcej krampusa mogłam ustawić. Kurczę, nie pomyślałam. Zawsze mogę zacząć jeszcze raz. Bo w sumie czemu nie? No ale dobra, no nie będę aż taka, prawda? Dobra. Deski. Cztery deski, cztery cięte kamienie. Dobra, dudale. Dobra. Czy czegoś jeszcze potrzebuję z tej maszyny? Raczej nie, dobra. Świńskich hełmów nauczę się robić potem. Łopata. Ta, golarka. I spoko luz. Bude, garnek mogłam się nauczyć robić od razu. Dobra, nieważne. Rollback, rollback. Nauczy się robić garnek. Idę do świńskiej wiochy. Ją zeksterminować. Chodźcie tu, przyjaciele. Ła! Jakim cudem on ma taki zasięg? O, mega lol. No przecież on stał obok mnie, jak on mógł mnie aż tak ugryźć. O bogowie. Śmiganie bez aerial view jest mega uciążliwe. Trzeba szybciutko znaleźć ogólnie morsy. Trzeba szybko znaleźć bagno. O, dzień dobry. A przepraszam, a więcej was matka nie miała?
Ej, halko, halko. Panowie. O, jest trzy. Okej. O, jest więcej. Dobra. Ja bym sobie je ogoliła tutaj już tej nocy. Na jakąś czapaję. Na zimę. Słyszałam, że ogólnie już teraz, w tym oto starwie, można sobie takiego o gościa oswoić. Chodź. Chodź, śniadanko. No. No jak? Czyżby to było moje miejsce przeznaczenia? Bawołki i bagno obok siebie. Ile tutaj mięsa żyje? Dzień dobry, proszę Państwa, znaleźliśmy nasze miejsce, gdzie się osiedlimy. Jaj! Jest tutaj trochę drzewek, jest ogólnie mój własny krzak z jagodami. I tutaj jest sawanna, niedaleko biom kamienny. Jakieś zejście do jaskini by się blisko przydało, ale dobra, trudno, spoko, luz. Jeszcze bym sobie obadała to bagno. Jak to wygląda? Duże czy nieduże? Mam nadzieję, że duże. Czy się zapowiada na takie większe? O, tak. Tak, 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 tak. Znaleźliśmy nasze miejsce przeznaczenia. Jej! Dziad bagienny alert się włącza. Jak ja bym ogólnie chciała, żeby mi się tutaj wygenerował ten taki set piece z tymi... A co tutaj w ogóle? Trzciny nie ma. Halo? Panie, gdzie moja A, jest trzcina, całe szczęście. O, mermiaste łażą. A jak zawsze skora na darmówki. No, 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 no. Nie wolno tak robić. Idziemy sobie stąd. Ida! Dobra, już wiem. Tu jest fajnie. Będziemy tutaj wieść nasz cudowny żywot. Tak, pan Kawia, dziad bagienny po prostu. Tak, 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 tak. Szczęście level 3000. Jejku, ja tutaj zaraz przyjdę rankiem i ogólnie wszystko ogarnę. Daleko do wyjścia? Niedaleko do wyjścia. Dobra. Fantastycznie, ale tak, tak, jakieś dobre miejsce na bazowanie. Tutaj myślę, że będzie okej. I pszczółki tutaj obok mam. Dobra. Panie. Ognisko. Te drzewa trzeba by ogólnie już od razu spalić. No chodź. Raz, dwa. O kurde, ale wszystko się zajęło. Nie pomyślałam o tym. Musorki, przyrodo. A tutaj szybko się wszystko pali. Jaj. Dobra, proszę dać mi to. I będziemy ogólnie się tutaj ogarniać. Okej, dobra, zjemy sobie tutaj z dwa te cudowne, no, bewsztyki, kotlety. Ryby można spożyć na surowo, żabie nogi ogólnie tutaj przepieczone, bo czemu nie? No i dobrze, dobrze. W tym momencie będę ogólnie się już z wami żegnać. Mówiła do was pan Kawia. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie i widzimy się w kolejnych materiałach, które już niebawem.
Everywhere I go.